Wytężam w tej chwili swoje nadprzyrodzone możliwości snajperskie. O! Okej. Okay. Ja mam jakieś zdolności snajperskie jednak. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Diament i dzisiaj ponownie sobie gramy w Koda. Ostatnio bardzo fajnie odcinki z Koda się u mnie przyjmują. I skoro tak ładnie się przyjmują i dużo ludzi czuje się poinformowanych o powiadomieniach z moich odcinków z Koda, to pragnę wam powiedzieć, tak przedpremierowo, zanim nagram o tym materiał, że w chińskim kodzie, nie w becie chińskiego Koda, tylko w chińskim kodzie będzie zombie mode. A to dobrze dla nas świadczy. Tak tylko sobie mówię. Mamy w grze nowy event. Dosłownie dzisiaj, półtorej godziny dla mnie temu, dla was troszeczkę wcześniej zadebiutował. I o co w nim chodzi? Możemy sobie w nim zgarnąć permanentne skiny. Między innymi tego tu pana Special Opsa. Pan Special Ops jest o tyle fajny, że jest pierwszym fioletowym skinem na Special Opsa, to raz. I dwa, jest all black i bardzo mi się to podoba. Ale żeby go zgarnąć, trzeba... Właśnie, co trzeba? Trzeba zdobywać punkty za gry w multi i BR-kach. A właśnie, pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mówiłem, że wszystko jest dla mnie easter eggiem o przyjściu zombie? Powiedzcie mi, że ta piła albo te, kurwa, skiny nie są easter eggiem o przyjściu zombie, tak jest zakrwawione. Ja mogę mieć paranoję, ale kurwa. No dobrze, więc jeszcze nie rozgryzłem, gdzie najszybciej się zdobywa te punkty, prawdopodobnie w BR-kach, w jakichś szybkich meczach. I możemy te punkty właśnie przeznaczyć na... na rekrutowanie tego oto pana przyjaciela, ale co się dzieje, gdy to robimy? Spadają nam... jak to nazwać? Spada nam procent możliwości zdobycia w tym drawie rzeczy. To jest sticker? O, bardzo ładny sticker, szkoda, że niebieski. To znaczy, że możecie sobie wybrać. Albo w końcu wylosować tego type'a, bo wszyscy wiemy, że wszyscy będą się czaili na tego type'a albo piłę. Albo sobie dodać więcej mocy, żeby odebrać specjalną postać. I tu będzie problem. Ale myślę, że taki jakiś dobry tydzień wystarczy na wszystko, jeśli gracie w to regularnie. Dobra, trzeba się przywitać z Zuzio, bo ja tu, tak zostawiłem w pizdu. I have a problem, my friends. Wait a second. O, działa, już, słyszycie. Halo, 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 ja grab. Zuzia, to jest ten moment, kiedy musisz dać głos. O, no właśnie. Kurwa. Tam zginęły dziewczyny. Co? Chcesz... Jest strasznie. Ciebie przerywa. Chcesz usłyszeć coś śpiesznego? Ułamało mi mikrofon, kurwa, ze statywu znowu. Jezus, mojecie się, czy mamy taśmę na planie? Malarską. Malarską taśmę. Okej. Okay. No dobrze. Przerwa na reklamy. Od 40 lat... Narkotyki psychodeliczne, takie jak LSD czy magiczne grzybki, wabią Amerykanów chcących się nakręcić, dostroić czy odpłynąć. Dziś, począwszy od amazońskiej dżungli aż po ulice Nowego Jorku i Europy, nowe pokolenie użytkowników sięga. Jeśli ktoś, kiedykolwiek, powie, że mój YouTube to gówno, bo jest tylko dla pieniędzy, tylko dla sięgu, dla kontrowersji, to mu pokażę klip, jak przyklejam, kurwa, mikrofon taśmę. Dobra, mamy nowy tryb. Gunfight Sniper.
który nawet polubiłem, dlatego dzisiaj sobie w niego pogramy. Oczywiście to nie jest najlepszy możliwy sposób na sobie farmienie tych punktów na event, ale hook. Ale trzeba spróbować na BR, co jestem ciekawa, ile tam się zgarnie punktów. To możemy sobie pograć. No bo tutaj ile? No słaby mecz 6, lepszy 8, 10. No ale to wiesz, to chodzi pewnie za kille, a jakby no tutaj nie zdobędziesz zbyt dużo kili. Nie wiem, nie mam pojęcia właśnie. Strasznie głośno ciebie mam. I dobrze! Już to zmienię. A potem wszyscy piszą, że mnie nie słychać. Nikt ci nie pisze, że cię nie słychać. Absolutnie nikt było tak. Nigdy nie napisał, że cię nie słychać. Ciebie zawsze, kurwa, słychać. Z tego przepisz. Gdzie on jest? No, skoro widziałaś, jak wchodzi drabiną na górę, to kurwa w piwnicy! No, ale na dole będzie przyjęcie. Ups! Mogliby dać jakąś fajniejszą snajperkę. Znudziło mi się strzelanie outlawem. Pograłem sobie delku. Jakby dostałeś niedawno nowy, nie? Wszyscy w jednym momencie strzelili. Ciekawe, czemu tak skrzy ten kilobolt tak fajnie. Znaczy, to jest nowa funkcja kilobolta. Znaczy nowa funkcja, nowe ammo dodali do kilobolta najwyraźniej, nawet o tym nie wiedziałem. I w sumie dobrze, że o tym nie wiedziałem, bo to ammo samo w sobie raczej jest kurwa gówniane. Mnie ono szczerze boli. Ja się dobrze bawię. A ja nie. Dobra, i znowu mogę sobie zwiększyć troszeczkę, ale pójdzie mi w dół. A ja karty, które właśnie, chciałbym najbardziej, i tak mam w dół. A, to znowu to. Miałam tylko 4 kg, a 7 punktów dostałam. A ja 8. Poszło w dół w chuj. Ała, ała, ała. Dobra, to jeszcze raz? Co? Nie, troszeczkę boli mnie ten loadout w tym SPR. Ja bym go zrobił maksymalnie na krótko. Wtedy coś by się działo. Co zrobi nasz serdeczny, randomowy przyjaciel? Zjebie to. Zostało mu trzech. No. No właśnie. Trochę nie podobają mi się dodatki na tych snajpach. To boli. No, co? I ziomek ma mastera na multi. Gość ma mastera na multi, a to na mnie się ludzie wydzierają, że nie umiem grać, bo nie mam mastera na multi. Widzisz, nie umiesz grać. No i ale gram gorzej od niego, kurwa, w tym meczu, no nie ukrywam. No. Ale gość ma mastera na multi. Ale w komentarzach zawsze, kurwa, pod rankingami jest zrób chociaż rangę. Gość zrobił rangę. Czemu nie jest zajebisty? Coś w waszej logice się nie zgadza. Halo, widzowie. Dobra, już się nie pierdolę. Dzień dobry, rakieta. Teraz to kieruję. Proszę, nie wyszła. Wow. Jeden. Nie. Drugi. Kurwa, patrzcie na mnie. Trzeci. On był mój. Nie. No i znowu kilobolt.
guzika już widzę, że czarny leci do mnie, idę na dół. Dobra, pierwszego mam. Wow! Dobra. Dzieba, kurwa! Nie podoba mi się ta amunicja, że ona zabija tak wolno i nie wiem, czy dostałem, czy nie. Na środku był. O, już, okej. Tak, tak, dorwał go. Dzień dobry. Idę serdecznym środkiem. A! Dobra, ja gonię żółtego. Jak ja tego nie trafiłem? Gdzie jest ta żółta łajza? No. Nie wiem, a... Teraz? Outlaw. Outlaw. No i chuj. Ja mam żółtego? Żółty. Zjebałem. Żółty ma mnie. Kurwa. Żółty ma was? To ciebie też. Nie wiem, gdzie jest. Ty się orientujesz w ogóle, po co są te znaczki, że zabili twojego teammate'a? Może po to, żebyś wiedziała, gdzie zabili twojego teammate'a. Nie widziałam. O! Proszę. Dobra, no to polecimy sobie jeszcze BR-kę, ale Sniper Challenge. Co ty na to? Super, że się cieszysz. Lecimy. Na jakąś złotą tą... Złotą nazwę. A tak, przy... Ilu tu jest graczy? Przy 100 graczach na pomniejszonej strefie na pewno tam nie będzie rzezi. Proszę bardzo, ja ci polecę. Nie ma sprawy. Idzie, lecimy na Kill House, proszę bardzo. Ja? Na to nie wiem. Spróbujmy. O kurwa, mać! No to mamy przypał. Póki co widzę trzech. A spojrzałaś za siebie? Nie. No właśnie. Dobra, mam kilobolta. Mam fioletowego lokusa, jest git. Wytężam w tej chwili swoje nadprzyrodzone możliwości snajperskie. O! Okej. Okay. Ja mam jakieś zdolności snajperskie jednak. Bije mnie. To mu oddaj. Nie mogę. O kurwa! Ale mi ktoś wyjebał. Nawet nie wiem skąd. Mam kroki z dwóch stron. Kroki mnie znalazły. No i chuj. Jakbyś mógł mnie zostawić, ja musiałbym wdzięczny, dobra? No, także ten. Radź sobie sama. Za chwilę pokomentujemy twój mecz, nie ma problemu. Dobrze, więc Zutanka dzierży w rękach rewolwer. Aj, całkiem ładny rewolwer. Zobaczymy, czy uratuje swojego teammate'a, który ewidentnie pomógłby jej wygrać, gdyby kurwa nie umarł. Zutanka używa teraz bandaży. Nie wierzę, w jej pobliżu jest jebany poltergeist.
A jak już, to na pewno nie wie, gdzie jest. Na pewno nie. Po chuj mam szukać. Całkiem fajny ten rewolwer. Szkoda, że nie da się nigdzie podnieść takich po prostu podwójnych digli. Masz 30 sekund do strefy. Radziłbym ci spierdalać. Picha, bądź. Ja tu tylko porady rozdaję. Dobra. Polecę od razu na zrzut, może nikt mnie nie zabije. To był chujowy pomysł, bo nie dobiegnę do zrzutu. Dobra, turlaj się do tego zrzutu. Mam niedaleko. Jest lekko poza strefą, ale tu nic. Ja usłyszałem, jak się ktoś leczy obok mnie, kurwa. O, Arctic, dobrze. Tylko snajperki mam do wyboru. Wezmę sobie SKS-a. Jak ci idzie? I czemu jesteś tak daleko ode mnie? Tupcam do ciebie. Bo wpadłam po ulepszenie. Dobrze. Ktoś do mnie strzela. Ja też tu tam po ulepszenie. Dobra. Przeżyłem? Ktoś przy mnie tupta chyba. A nie, to był on. Cały czas masz strzał. Okej. Zjebałem. Trochę strasznie daleko ich mam. Nie mam też za dużo ammo, więc się z nimi nie pobawię. O kurwa, kolejni. Dobra. No otwórz mi to ulepszenie. Podlecę może do ciebie, bo uważaj, tam na pewno są ludzie. Tak, wiem, widzę. Jak sobie radzisz? Z góry idzie. Mogę mnojka do zabicia. Dobra, to ty się baw z tamtym na dole, a ja zajmę się tym, który idzie do ciebie z góry. Nie przejmuj się, nic ci nie grozi. Wiem, widzę, że to straszny bot. To chcę. Dobra. Ja potrzebuję sobie podnieść jego ammo. Nie żeby coś, ale ja wszystkich zabijam z rewolwera, nie? No bo jest najszybciej. Ja mam Arctica z tym. Z termooptyką, to ze zrzutu to się bawię. Ja Nelku znalazłam złote. Okej, jest jego ammo. A ten ma złotego Locusa. Auto.
Motocykl konkretny. Fuck. Dobra, dzięki. O kurwa. Coś do mnie strzela. Obok. Dobra. A tamten tam leży. Dobra. Na tych domkach są. Trafię w okno. Kurwa. Nie, kurwa, siekierą mnie goni. Widzę właśnie. Ja pierdolę, jak się wystraszyłem. Jesteś! Uważaj, jeszcze pod kolami obok. Brawo. Ratuj. No. Nie zbijaj mnie, ratuj. Skoro nalegasz. Dobra, czyli zostało dwóch. Mhm. Dobra, lecz do strefy. Fuck. Dobra. Pytanie, gdzie oni są? Widzę jednego przy zrzutu biegnie. Okej. Okay. Ze zrzutem. Drugi mam na plecach. Tam bigo. Dobra. To teraz pożegnaj się ładnie z widzami i poproś o suba. Skończyłeś? No tak, pożegnaj się ładnie z widzami i poproś o suba. Pożegnam się ładnie z widzami i poproszę o suba, masz. Ale ty jesteś. Dzięki. Wiesz, no, bardzo wspierająca dziewczyna. Nie ukrywam. Dobrze, to dobrze. No to już robię. Nie szuka ktoś pracy menadżera? Coś? Ktoś? No to mówię, tak odpowiadam już na wszystkie komentarze. Telefon to jest rok dwójka. Jak chcesz zagrać, dobrze, zapraszam na Discorda. Jak chcesz być znajomych, dobrze, niedługo będzie próg. Zapłacisz, będziemy znajomych. Dziękuję. Okej. Okay. Okay. Ktokolwiek dotarł do tego momentu? Prawdopodobnie nikt. Także dzięki. No, to dzięki. Żegnamy wszystkich serdecznie. Zapraszamy do następnych odcinków. Trzymajcie się i...